Co wygra w wyścigu między nowym Mercedesem AMG C63S, BMW M3 i Audi RS4? Dowiemy się, bo będę się nimi ścigał na ćwierć mili. Jestem Matt Watson, a to jest Car Wow. Opowiem wam najpierw o AMG C63S. Ma dwulitrowy, czterocylindrowy silnik z pojedynczym turbo, 476 koni. Ma jednak też silnik elektryczny, 204 konie, na tylną oś. Razem to 680 koni i 1020 Nm. O mój Boże! To naprawdę dużo. Waży też dużo. Dużo technologii, akumulatorów, silników, kablów i tak dalej. 2,2 tony. Jest drogi. Kosztuje jakieś 500 000. Mimo to powinien dobrze jeździć, bo mam napęd na 4 koła. 9-biegowa skrzynia z kontrolą i ja za kierownicą. Mamy tu dzisiaj kombi, bo chcieliśmy uwzględnić RS4. A ono jest tylko w kombi. Więc tak samo jest z BMW i Mercedesem. Porozmawiajmy z kierowcą BMW, jeżeli znajdę moją krótkofalówkę. Tu jest, w pakwinie. Cześć Matt, tak więc to jest BMW M3 Touring, 3-litrowa szóstka z podwójnym turbo, 510 koni, 650 Nm. 8-biegowa automatyczna skrzynia, napęd na 4 koła. Touring, więc cięższe niż sedan, waży 1865 kg. Trochę mniej niż twoje auto. Waży 450 tysięcy. To też mniej niż twój samochód. I podoba mi się to, jak wygląda ten samochód. Ma pomarańczowe przebłyski pasujące do siedzeń. Wygląda cudownie. Dobra, Rory, opowiedz nam o Audi RS4 Performance. Nie zapomniałem o Performance. To jest Competition. RS4 Competition. W Wielkiej Brytanii jest ich 75. Wszystkie w tym kolorze. 2,9 litra Twin Turbo V6. 450 koni. Tak samo jak w RS4 zwykłym. Ten sam moment, 600 Nm, ten sam napęd na wszystkie koła, ta sama 8-biegowa automatyczna skrzynia. Kosztuje 420 tysięcy, ale dostajesz coś w rodzaju ostrzejszego układu kierowniczego. Mniej wygłuszenia, poprawiony dyferencjał. Ale myślę, że najważniejsza jest poprawiona skrzynia. Myślę, że to mi pomoże tutaj. No zobaczymy, jak będzie. Jeżeli chcesz porównać statystyki tych samochodów, wstrzymaj wideo. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli jeszcze tego nie robiłeś i lubisz tego rodzaju wyścigi, upewnij się, że subskrybujesz ten kanał i naciśnij ikonę dzwonka. W ten sposób nie przegapisz naszego kolejnego filmu, a będzie naprawdę dobry. Zanim zaczniemy się ścigać, zróbmy próbę brzmienia Car Wow. Zacznijmy od Audi. Rory, can you rev up your 2.9 liter V6 twin turbo, please? Soft limiter do piątki, ale brzmi nieźle. Chyba usunięcie wygłuszenia pomogło. Słyszę to stąd. Soft limiter to zawija, ale brzmi dobrze. Całkiem mi się podoba. W każdym razie nick BMW. Aż do 7000. To lubimy, co? Tak, to jest dobre. Chociaż wydaje mi się, że wolę hałas wydechu Audi. A ty, Rory? Też wolę Audi. Jeździłem nim po torze i to była naprawdę dobra zabawa. Całkiem żwawe auto. Czuję się mniejsze niż te dwa pozostałe i prawdopodobnie wygląda najlepiej. Zgadzam się, osobiście uważam, że wygląda najlepiej z tych trzech. Tak czy inaczej, nie jesteśmy tu od wybierania wyglądu. Tu chodzi o osiągi. Osiągi dźwiękowe najpierw, więc teraz ja. Co to jest? Dodając gazu, brzmi okropnie. Zobaczymy, czy będziesz się tak śmiał po wyścigu, bo jestem całkiem pewny siebie. Dawaj, Mercedes, jeżeli nie wygrasz, to co to będzie? Masakra. Jak to będzie wyglądało? Jestem przed BMW. Dawaj, BMW. Come on!
Odległość się zwiększa. Na samym końcu zyskuję. To było dziwne, ale interesujące i to bardzo. Myślę, że ruszyłeś z linii nieco szybciej niż Janik, zgadzasz się? Ja myślę, że tak. Ale potem cię wyprzedziłem i wydawało mi się, że zwiększam przewagę, jakbym zaczynał zostawiać cię w tyle. A potem czułem się tak, jakby przez chwilę ten samochód nagle stracił moc na sekundę w czasie zmiany biegów. Wtedy zacząłeś mnie doganiać i myślę, że gdybyśmy się ścigali na pół mili, mógłbyś mnie wyprzedzić. You start to pull back on me and then were reeling me in steadily that if I think we were doing like maybe a half mile, you might have come past me. Zgadzam się z tym wszystkim. Zdecydowanie doganiałem cię pod koniec. Czułem, że mam pełną moc tego auta, a tobie zaczynało jej brakować. No ale nie miało to znaczenia, bo nawet gdy ruszyłeś ode mnie lepiej, to auto cię wyprzedziło i finalnie pokonało na ćwierć mili. I tylko to się liczy. Wiem, że jeszcze z tobą, Rory, nie gadałem. Twoje auto jest dobre, ale nie tak szybkie jak te dwa, prawda? Myślę, że byłem z wami przez jakąś sekundę. Co nie zmienia faktu, że Mercedes jest naprawdę szybki. Ale szczerze mówiąc, jako że BMW wystrzeliła dużo szybciej, wydaje mi się, że mogła spalić start. Jak zawsze, ja lubię grać fair. Zróbmy najlepsze dwa z trzech. Może uda ci się Nick mnie wyprzedzić. Naprawdę miałem dobry start. Znowu odjeżdża. Audi zniknęła. To był dziwny moment, kiedy go wyprzedzam, a on zaczyna mnie z powrotem doganiać. Zgodźmy się, Mercedes jest szybszy. Jest szybszy, ale powinien być. Ma 170 koni więcej i kosztuje 50 tysięcy więcej. Więc to nie powinno być zaskoczeniem, co? Nie, nieważne. Myślałeś, że masz szansę na początku, ale nie miałeś. Rory, jak wyglądał twój start? Wyprzedzałeś BMW albo mnie? Szczerze mówiąc, myślę, że Stewart powinien tutaj się wypowiedzieć. Nie, żebym chciał wpakować samego siebie, ale rozgrzałem bardziej opony i mogłem chyba troszkę wystrzelić za szybko, ale on i tak wyprzedził mnie, Nick. Kontrola, jak wyglądały starty? RS4 w tym samym czasie co temat. M3 był trochę wolniejszy. Powinniśmy jeszcze raz? Chcesz 3 z 5? Żeby być podwójnie pewnym, że to najszybszy samochód, no dobra. Doskonały start. Jest trochę z przodu, już nie. Trochę zwalniam przy zmianie biegów na tylnej osi. Jestem bliżej do maty tym razem. Najlepszy wynik, jaki miałem. Ale... On wraca, wraca. Ale za słabo i za późno. Nick, wystartowaliśmy jednocześnie, to było piękne. To był najlepszy start, jaki miałem. I najlepszy wynik, jaki uzyskam na ćwierć mili. Mniej niż długość samochodu, to nie jest źle, biorąc pod uwagę deficyt mocy i tak dalej. Ale nie będę się usprawiedliwiał, wygrałaś. Audi, dzięki, że byłeś. I nie miałem żadnych problemów, mój najlepszy start, no ale nie mam takiej mocy. Fanboye AMG, mam was. Więc co dokładnie się stało? Mercedes wygrał, przejechał ćwierć mili w 11,5 sekundy. BMW zajęło to 11,6, a Audi przekroczyło linię w 11,9. Teraz start lotny od 80 na godzinę. Ustawimy nasze samochody w ich najwygodniejszym, najbardziej zrelaksowanym ustawieniu. Ale w tym samochodzie mam wtedy tylko 25% mocy z silnika elektrycznego. Co to jest 25? 50 koni. Przyłączymy skrzynię biegów na tryb automatyczny. Tak jak na autostradzie, potem nagle chcemy wcisnąć gaz do dechy. 3, 2, 1, go! Początkowa reakcja niesamowita.
Nawet Rory mnie ma. To tyle, jeżeli chodzi o posiadanie 25% mocy z silnika elektrycznego. Naprawdę, nawet to 25%. Masakra, mega mocne. Co robiło to BMW? Naprawdę było w trybie relaks, prawda? Nie ma nic bardziej zrelaksowanego niż to, co? Zajęło to około 5-6 tygodni, ale kiedy już ruszyło, było ok. Po prostu trochę to trwało. Gdy tylko docisnąłem pedał gazu, poczułem reakcję silnika elektrycznego i po prostu wystrzeliłem. Mega szybko. Audi pokonało BMW na początku. Tak, patrzyłem w dół na moją skrzynię i myślałem, czemu tak się ociągasz? Potem wystartowało, spojrzałem za siebie i nikt był za mną. Ale mnie wyprzedził. Wyeliminujmy z równania skrzynię biegów i przejdźmy na bardziej sportowe ustawienia. Tryb wyścigowy, cokolwiek tam. Manualna skrzynia 80 na godzinę. Tutaj wygram. Nie wiem czemu. Mogę ci dać potem kolejny wyścig. Wtedy możesz mieć większe szanse, ale na razie zróbmy ten. 3, 2, 1, go! Nie wiem, czemu nie mogło się tego doczekać. Myślałem, że to będzie mój czas. Całkowicie zniszczeni. Mówcie, co chcecie o hybrydzie z 4 cylindrami. Ale zapewnia osiągi w 100% od razu. Czy zapewnia emocje, ekscytację i stosunek jakości do ceny? Tego nie wiem. Ale jeżeli chodzi o osiągi, to tak. Nick, co o tym sądzisz? Nie czuję się za dobrze, jeżeli mam być szczery. To był najlepszy wynik, jaki widziałem w RS4 przez cały ten czas. Byłeś daleko przede mną, Rory. O wiele dłużej niż wcześniej. Tak, to auto wystrzeliło i pod koniec myślałem, że zobaczę, jak mnie wyprzedzasz, ale ciągle byłeś za mną. Naprawdę, niezła jazda. Co prawda, nie wygrałem, ale ogólnie jest spoko. Więc zróbmy kolejny wyścig, który moim zdaniem będzie korzystny dla M-ki. Nick, pozwolę ci wybrać. Myślę, że chcesz jechać na drugim biegu. Chcę, żebyś wybrał, od jakich obrotów chcesz to zrobić. Brzmi dobrze, brzmi dobrze. Dwójka od 50-55 na godzinę. Zgodnie z prośbą Nicka. Jestem na samym szczycie mojego zakresu obrotów. W zasadzie poza czerwoną linią. So here we go. 3, 2, 1, go. Wiedziałem. To jest dobry wyścig, Rory, dawaj. Nie, przegapiłem zmianę biegu. A gdzie jest Matt? Wraca. Jeżeli go minę po dwukrotnym odbiciu się od limitu, aż dwa razy, wariactwa. W moim samochodzie bieg nie zmienił się na czwarty, bardzo mi przykro. Musimy to powtórzyć. Nie chodzi o ciebie i tak to przegrasz. To, co się tam stało, było bardzo interesujące, bo na początku po prostu odbijałem się od limitu na drugim biegu, ale dzięki silnikowi elektrycznemu wciąż jechałem trochę do przodu. Potem trochę spieprzyłem zmianę biegu. No i też miałem problem, a potem i tak was dogoniłem. Nie tego się spodziewałem. Ta technologia działa, jeżeli chodzi o osiągi, co? Tak, totalnie. Nie sądzę, abyśmy uzyskali bardziej kompleksowy wynik niż ten. Przykro mi, Audi. Wiem, że spieprzyłeś zmianę biegów, ale i tak nie miałeś w tym szans. W ogóle nie byłeś w grze. Może jeszcze raz? Chcę być dumny z Audi. Nie, to nie ma sensu. Ja też spieprzyłem. Mógłbym pojechać jeszcze szybciej. No dobra. No dobra, jeszcze raz. Mam pomysł. Nie róbmy tego wyścigu, który chce Rory. Zróbmy jeden z losowych. Najwyższy bieg i wciskamy pedał gazu. 3, 2, 1, go! Look at that. Widzicie? Oh, it's gone down a gear. Come on! Come on!
Naprawdę poczułem, jak silnik elektryczny tu wystrzelił. No dalej. Ale jakie wyprzedziłem BMW. A teraz mam doładowanie z silnika i zaczynam odjeżdżać od Audi. A BMW nic nie zrobiło. Udało ci się tego nie spieprzyć, Rory. Zmienił bieg z 8 na 7, ale to nie ja. Ale potem został na 7, a ja zniszczyłem BMW. Więc jesteś zablokowany w trybie manualnym, w trybie sport, ustawiasz bieg i samo zrzuca bieg? Tak, właśnie tak było. Był na 8 i zeszło na 7. Trzeba było wrzucić 8. No ale prawdopodobnie zrzucił sam. Dziwne. Nie podoba mi się to, że podejmuję decyzję za ciebie. Chodzi mi o to, że jeżeli masz zamiar zrzucić, to czemu jeden bieg? Dziwne. Nawet jeżeli zrzucisz bieg, to wciąż wygram. A różnica między tym a BMW, które pewnie nie zrzuciło żadnego biegu, bo to BMW i robi prawie wszystko, co mu każesz. Co za różnica. Absolutnie ogromna, chociaż wydaje mi się, że przez całą drogę nie miałem żadnego doładowania. Na linii mety miałem niecałe 130 na godzinę. No, 132 może. Więc tak, to tylko do jazdy na tym biegu. Ale wyniki mówią same za siebie. Myślę, że ten samochód dobrze się zaprezentował, ale jest najcięższy. Co może mu zaszkodzić w ostatnim wyzwaniu, teście hamowania? Przekonajmy się. Test końcowy, hamowania. Od 160 na godzinę. Jeżeli zamiast tego chcesz obejrzeć inny wyścig, kliknij wyskakujące okno albo podążaj z kodem QR. 160, a tu jest linia. Myślę, że coś jest nie tak z hamulcami BMW Unik. Nawet cię nie widzę. Muszę być znacznie dalej. Prawie widzę Rory'ego, ale ciebie nie. Nie wiem, gdzie jesteś. To nie jest normalne. Wygrałeś, Audi. Nadszedł mój czas, aby zabłysnąć w teście hamowania. Myślałem, że będę miał czyste konto. W każdym razie mam nadzieję, że film ci się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i daj mi koniecznie znać, które z tych trzech samochodów wybrałbyś dla siebie. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, kliknij któryś z tych okienek albo to kółeczko. Tam są wszystkie nasze filmy.